Święto tuż za rogiem, więc postanowiłem przygotować dla Was świąteczną polecajkę gier planszowych. Zaprosiłem kilku twórców, którzy opowiedzą Wam o grach. Przede wszystkim grach wydanych w 2023 roku, wydanych w Polsce i dostępnych w sprzedaży. Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj coś dla siebie bądź dla Waszych bliskich i na te święta znajdziecie ten idealny, wymarzony prezent planszówkowy. Więc zaczynajmy! Hej, z tej strony BoardGamerka. Chciałabym Wam polecić z okazji nadchodzących świąt trzy fajne tytuły, które mogą być dobrą inspiracją prezentową. Pierwszy z nich to Księga Czarów i jest to gra, w której walczymy o przewagę po swojej stronie stołu. Jest to gra dwuosobowa, bo na stole leżą karty i właśnie walczymy o przewagę, żebyśmy jako pierwsi zdobyli określoną liczbę punktów, a właśnie te karty dają nam punkty i dają nam one również różne specjalne zdolności, umiejętności, które potem pomagają nam w dalszej rozgrywce. Więc tutaj wszystko się fajnie razem napędza, a dodatkowo gra ma świetne, śliczne ilustracje. Kolejna gra to Acropolis, czyli bardzo fajna gra logiczna, logiczno-kafelkowa, w której po prostu budujemy swoje miasto z kafelków i za odpowiednie rodzaje budynków różnie punktujemy, w zależności od tego, ile ich mamy i ile mamy takich kafelków też z gwiazdkami w danym kolorze, bo potem to wszystko się mnoży. I tutaj też budujemy to miasto w taki sposób, że kafelki możemy nakładać również na siebie, dzięki czemu ta gra robi się taka troszeczkę przestrzenna, też jest sporo kombinowania, bo im wyżej jest dany kafelek, tym też często jest lepiej punktowany. Więc jest naprawdę świetny tytuł, przy którym można się bardzo dobrze bawić i ma szybkie, proste zasady, dodatkowo sama rozgrywka też jest bardzo krótka. I ostatni tytuł, który chciałabym Wam polecić, to mój tegoroczny hit, czyli Wędrujące Wieże. Poznałam tą grę jeszcze zanim wyszła w polskiej wersji językowej. Tutaj po prostu ścigamy się naszymi czarodziejami o to, kto pierwszy rzuci wszystkie swoje pionki czarodziejów do kruczej wieży, takiej czarnej. I w tym celu zagrywamy karty, które jakby zagrywając kartę mówimy, czy chcemy poruszyć się, jeżeli tam jest wybór, to czy chcemy się poruszyć czarodziejem, czy którąś z wież, bo wieże są nieprzypisane do żadnego gracza i możemy tymi wieżami zakrywać piątki innych graczy, żeby potem się inni gracze pokubili, który czarodziej gdzie jest. Możemy robić sobie ileś pięter tych wież i je przenosić, możemy tylko jedno piętro danej wieży przenieść, jest tu bardzo dużo możliwości, jest dużo negatywnej interakcji, ale gra też ma bardzo fajne, proste, przystępne zasady. Dodatkowo, zakrywając czyjś pionek czarodzieja czy swój, napełniamy takie magiczne kolby, które też nam są potrzebne do ukończenia gry, ale dzięki nim możemy też wykorzystywać specjalne umiejętności ze specjalnych takich kafelków, które akurat wybierzemy do danej rozgrywki i one czasami pomagają, pozwalają na niestandardowe działania typu ruszenie jakoś tą kruczą wieżą albo cofnięcie się pionkami, bo zwykle możemy tylko się do przodu poruszać i tak dalej, więc jest to naprawdę gra świetna do grania w każdym gronie, już w różnorodnym gronie w to graliśmy i za każdym razem wszyscy byli tą grą zachwyceni, więc myślę, że to jest taki faktycznie pewniak, ale te pozostałe gry, o których mówiłam, również Wam gorąco polecam. No i życzę od razu wesołych świąt. Hej, tu Krystian z profilu na TikToku Gram Planszówki. Pozdrawiam wszystkich widzów tam, bo nie tu. Dziękuję za zaproszenie. Jak widzicie, u mnie jest klimat bardzo świąteczny. Widać po moim tle, po moim ubiorze. Trochę go podkręćmy i zapalmy sobie światełko. Dobra, teraz tak na serio. Dzisiaj Wam polecę dwie gry dla początkujących graczy i jedno dla zaawansowanych. Ale tak poza tym, jak święta, to rozmowy wigilijne o polityce. Więc mogę Wam polecić taką grę jak Hegemony. Jest to gra trochę dla bardziej zaawansowanych graczy z asymetrycznymi frakcjami, ale myślę, że niektórym się spodoba. Zobaczcie, tak jest tylko poza tym Hegemony. Dobra, a teraz taka moja prawdziwa polecajka. Dobra, na początku gry na początkujących graczy. Będzie to Ekosystem i Ekosystem 2. Czym jest Ekosystem? Ekosystem to jest gra logiczna, abstrakcyjna, trochę przypominająca mi Kaskadię, Kaliko. Jak ktoś gra, to wie o co chodzi, tylko tu nie mamy kafelków, tylko kartę. I mamy karty tak naprawdę zwierzaków. I tych zwierzaków jest bardzo dużo. Są jakieś łosie, jakieś pstrągi, lisy i tak dalej. I jak wygląda gra? Na początku rozdajemy każdemu graczowi po 10 kart.
Ten gracz tych 10 kart wybierze jakoś jedno i zagrywa na swój stół, zbudując w ten sposób ekosystem. Inne karty przekazuje następnemu graczowi, więc mamy tutaj tak zwany draft. I musimy te zwierzaki układać w odpowiedniej konfiguracji, bo na przykład niedźwiedzie muszą być przy pstrągach i pszczołach, bo niedźwiedzie jedzą pstrągi i pszczoły, tak to jest. Pstrągi muszą być na przykład przy wodzie, będziemy musieli ułożyć jak największą ilość właśnie tych potoków, łąk. Pszczółki będą musiały być też przy łące, łosie będą punktować za każdy rząd i kolumny, w którym są, więc tu mamy dużo do pokombinowania, jak te wszystkie zwierzaki sobie ze sobą poukładać, żeby najlepiej punktowały. Osoba, która zdobędzie najwięcej tych punktów, oczywiście wygra. A czym jest Ecosystem 2? Ecosystem 2 to jest rozszerzona wersja ekosystemu, tylko tu mieliśmy te zwierzaki lądowe, że tak powiem, a tutaj mamy zwierzaki, które żyją w oceanie. To jest bardziej troszkę skomplikowana wersja, troszeczkę, ale tak nadal dla początkujących graczy. Tu będzie trzeba jeszcze więcej pokombinować i trochę dla mnie jest lepsza, bo ja zawsze wolę te trudniejsze wersje. No dobra, to było dla początkujących graczy, przechodzimy teraz dla zaawansowanych, a dla zaawansowanych mam naprawdę perełkę tego roku, czyli Ład chaosu. Czym jest ład chaosu? W ładzie chaosu wcielimy się w jedną z 6 asymetrycznych frakcji. Nasze zadanie będzie kontrolowanie obszarów. Wygrywa osoba, która skontroluje wszystkie obszary z reliktami. Co rundę reliktów będzie coraz mniej, a maksymalnie rund będzie mieli 6. I na przykład w 6 rundzie, jeżeli dojdzie do 6 rundy, to wygrywa osoba, która skontroluje właśnie ten 6 relikt. Możemy też wygrać dzięki punktom sławy. Każda frakcja te punkty sławy zdobyła trochę w inny sposób, dlatego tutaj mamy to asymetrię. Dodatkowo każda frakcja będzie miała inne karty przywódców, inne karty cech, po prostu jakieś inne jeszcze bonusiki, tak? Na koło to jest gra jeszcze? Jeżeli lubicie negatywne interakcje, lubicie area control, podobał wam się site, ale brakowało w nim wam walki, bo tu jest dużo walki, tu się cały czas walczymy, to wtedy zamówcie sobie od Mikołaja Ład Chaosu. Naprawdę to jest świetna gra dla takich osób, co oczywiście lubią właśnie tą negatywną interakcję i to, co ja mówiłem. I to jest naprawdę tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie i no i do zobaczenia. Hej! Cześć! Polecę wam 5 gier na te nadchodzące święta. Mogą to być gry dla was samych, albo dla kogoś znajomego, dla kogoś, kto ma dużo gier, albo też dla kogoś, kto może zaczyna dopiero przygodę z planszówkami. Jest 5 pozycji z różnych kategorii i w różnych cenach. Pierwszą, najtańszą grą na tej liście jest Podziemne Imperium. Jest to gra w okolicach 80 zł. Jest to gra karciana, w której będziemy układać karty na stole, budować naszą kopalnię i decydować, którą ścieżką potem wrócić na górę, żeby dostać jak najwięcej zasobów. Tudzież aktywować różne karty, żeby ostatecznie wygrać grę. Naprawdę jest to przeprosta rozgrywka, ma tylko 10 rund i naprawdę gra się bardzo szybko, bo wszystko robi się w tym samym czasie. Tutaj próba zaufania do współgraczy, no bo wiadomo, nie można każdemu patrzeć na ręce i samemu też coś robić, ale jest to bardzo prosta, bardzo ładnie wydana gra, która też nie uszkodzi nam tutaj kieszeni. Drugą grą na tej liście jest Kościana Terraformacja Marsa, która wyszła dość niedawno. Jest to gra nadal poniżej 100 zł i jest to gra, w której będziemy rzucać kośćmi, zdobywać zasoby, zagrywać karty dla wielkich fanów terraformacji. Tak jak my mamy na półce każdą wydaną terraformację z dodatkami, tak jeżeli jeszcze wasi znajomi, którzy lubią terraformację, tej nie mają, to na pewno warto dodać ją do kolekcji. Albo dla tych, którzy nie chcą się uczyć tej większej, bo trochę bardziej skomplikowanej terraformacji, a nadal chcą coś dość losowego, dość przyjemnego, taką turlankę, to naprawdę terraformacja kościana tutaj sprawdza się w tym wypadku jak najlepiej. Wchodzimy powyżej 100 zł, za 130 zł w okolicach oczywiście możemy dostać Dorf Romantik. I Dorf Romantik jest to gra, którą można grać solo albo we dwoje. Jest napisane na pudełku, że jest to gra chyba do 6 graczy, ale nie polecam w takim gronie. Najlepiej w tę grę właśnie gra się albo samemu, albo z jedną dodatkową osobą. Jest to bardzo przyjemna układanka bazowana na grze komputerowej, którą możemy się przy niej relaksować, układamy płytki na stole i chcemy jak najwięcej punktów zdobyć w danych kategoriach, ponieważ każda gra będzie nas prowadziła do innego celu, czyli każda rozgrywka będzie trochę inna, ale w gruncie rzeczy chodzi tutaj o to, żeby to była miła, przyjemna, relaksująca gra.
okolicach 200 zł mamy Niezbadaną planetę. Jest to naprawdę świetny tytuł dla wielbicieli gier tetrisowych, dla wielbicieli czegoś innego, gdzie mamy na stole wielkie kubo, które się obraca i wybieramy z niego płytki. Jest to gra bardzo prosta, ale też daje nam troszeczkę do myślenia. Jest świetnie wydana, spodoba się tym, którzy lubią gry właśnie o tematyce kosmosu, ale też tym, którzy lubią właśnie układanki, lubią się gdzieś tam pogłówkować sobie o tym, gdzie jaką płytkę ułożyć, żeby zmaksymalizować swój wynik. I powyżej 300 zł mamy Revive. Revive, które właśnie niedawno wyszło na polski rynek. Jest to naprawdę świetna gra, w której jest dużo myślenia, dużo główkowania, dużo komposów między akcjami. Trzeba naprawdę się tutaj dużo nad tym stołem zastanawiać. To nie jest gra dla nowicjuszy, to jest gra jednak już dla wyjadaczy, którzy chcą nad tym stołem posiedzieć kilka dobrych godzin, trochę pogłówkować, ale też nadal odejść z tego stołu z takim niedosytem, że jednak mogłem zrobić coś więcej. Mam nadzieję, że coś z tej listy Wam się spodobało i znajdziecie jedną z tych gier pod choinką, a może Wy właśnie komuś taką grę podarujecie. Hejo, tu Kasia To Co Gramy i dzisiaj pokażę Wam moje świąteczne polecajki planszowe. Lecimy z pierwszą planszówką, Miodny Bzyk od Lucrum Games. Przepiękna gra, nie tylko familijna, ale niech Was nie zwiedzie ta słodycz w tej grze, bo dużo rywalizacji tu się wkradnie i wcale nie jest tak łatwo, jakby się można było spodziewać. Naszym celem jest zdobyć jak największej ilości punktów, zaskoczenie, ale możemy tego dokonać za pomocą wielu metod. Bo możemy sobie produkować jak najwięcej miodku, którego będziemy sprzedawać, tak? Możemy realizować zamówienia, jeżeli chcemy zbierać to w większej ilości, albo możemy same pojedyncze sprzedawać na arneczku. Możemy też spełniać różne cele wyzwania królowej, za to też będą dodatkowe punkty, oczywiście za pozostałe miodki, które nam zostaną w kolekcji również, za pieniążki, więc dróg do zwycięstwa jest wiele, a akcje, jakie będziecie mieć do wyboru w danej turze, będą to akcje, które będą wokół Waszej pustki, którą uda Wam się utworzyć, jeżeli dołożycie jakiś kafelek miodu. Więc to jest też fajne, że niekoniecznie zawsze będziecie te akcje wykonywać, więc sztosik! Przepiękna gra, zobaczycie sami na przebitkach. Kolejną pozycją są doniczki od Lucky Duck Games. Wspaniała gra, znowu rodzinna, ale nie tylko, w klimatach Kaskadii, tak? Czyli zasady bardzo zbliżone, bo wciąż będziemy brać z jednej kolumny kartę i żeton. Możemy tutaj to modyfikować przy pomocy żetonów łapki, tak? Która nam będzie pozwalała brać z innej kolumny, natomiast domyślnie bierzemy kartę czy pomieszczenia, czy kartę roślin z danej kolumny wraz z żetonem i dopasowujemy to w nasz dom. Kładziemy sobie w odpowiednim miejscu, w którym uznamy, że najkorzystniej będzie to wpływać na bujność i rośnięcie roślin. Punkty będziemy otrzymywać między innymi za to, czy uda nam się tą roślinkę wyhodować i wstawić do doniczki. Jeżeli nie, to ile żetonów pozostanie na tej roślinie, za to a ile mamy tutaj różnych żetonów położonych w pomieszczeniach. Więc mamy tutaj wiele okoliczności, wiele dróg do zwycięstwa. Mamy też cele roślin, cele pomieszczeń, cele przedmiotów. One dodatkowo też będą nam podbijały te punkty. Przepiękna gra, wciąga i zdecydowanie polecanko, jeżeli chodzi o świąteczne prezenty. Wędrujące wieże od wydawnictwa Rebel. Świetna gra imprezowa i nie tylko. No może służyć też jako gra rodzinna, ale miejcie na uwadze, że tutaj mamy do czynienia z ogromną dozą negatywnej interakcji. Gra polega na tym, abyśmy naszych czarodziejów wszystkich umieścili w zamku kruków oraz to, żebyśmy napełnili wszystkie swoje eliksiry do pełna. Ruszać się możemy przy pomocy kart, gdzie mamy albo ruch czarodzieja, albo mamy ruch wieżą. Jeżeli ruch czarodzieja, no to czarodziej może sobie iść piechotką, natomiast jeżeli mamy ruch wieżą, podnosimy wybraną część albo całość wieży
i o odpowiednią liczbę wskazaną na karcie przesuwamy naszą wieżę. No dobra, no ale jak napełnić eliksiry? Eliksiry napełniać będziemy poprzez ruch wieżą, w wyniku którego przykryjemy czarodzieja. Niekoniecznie to musi być czarodziej innego gracza, ale czemu by nie? Więc dużo w tej grze jest negatywnej interakcji, bo przygrywamy sobie raz zawodnika jednego, raz drugiego, ale przecież ja musiałem przykryć, więc no niesamowita gra, kupa śmiechu. Ogromna, ogromna polecajka świąteczna. Trzymajcie się. Cześć, z tej strony Andrzej. A tu Patrycja, cześć. Witamy się serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Oj, Andrzej, chyba coś się tym razem dziś się delikatnie pomyliło. Witamy się serdecznie na kanale Tam, bo nie tu i bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Chcielibyśmy dzisiaj opowiedzieć o naszych propozycjach gier na prezenty. W takim prezentowniku. Przedstawimy trzy gry i pokażemy je w kolejności rosnącej od najtańszej. Patrycja, jakbyś mogła sięgnąć po pierwszą z gier? Pierwsza nasza propozycja to Stwory z Obory od wydawnictwa Muduko. Gra polskiego autorstwa, polskiego wydawnictwa, zilustrowana też u nas. Od 2 do 5 graczy, od 13 roku życia i na około 30 minut rozgrywka. Jeżeli doceniacie humor, który przaśny znajduje się... taki humor, przaśny humor. I szukacie mitologii słowiańskiej, ale nie tylko, to koniecznie musicie zainteresować się tą propozycją od wydawnictwa Muduko. To jest taka gra karciana, przy której będziecie się na pewno świetnie bawić i na pewno cierpi na syndrom kolejnej partii. Nie rozgadujemy się, bo czas ucieka. My musimy przedstawić jeszcze dwie gry. Sięga Patrycja po drugą. Kolejna kategoria, którą sobie tutaj wybraliśmy, to są gry powyżej 100 zł, ale mniej niż 150. Gra, która jest niedoceniana na polskim rynku, przynajmniej jakaś, tak mi się wydaje, że przeszła bez echa. Mille Fiori. Rainer Knizia. Jeżeli lubicie szkiełka, jeżeli lubicie pięknie wydane gry i sałatki punktowe, to będzie propozycja dla Was. Od 10 roku życia, 2 do 4 graczy, 60-90 minut. I to jest gra, która może nie znaleźć się w kolekcji obdarowanego, bo rzeczywiście gdzieś tak troszkę mniej było o niej słychać, więc może warto takim tytułem się zainteresować. My polecamy bardzo gorąco. Ostatnia gra, o, już mam tutaj trudności, żeby ją podnieść jedną ręką. A tym będziesz mówić. Turbo. Turbo. To jest najdroższa propozycja z naszego prezentownika, bo już powyżej 200 zł. I to jest nasze zaskoczenie tego roku. My tej gry w ogóle nie braliśmy na nasz radar, dopóki w nią nie zagraliśmy. I okazało się, że takiego eurogracza serduszko można kupić grą o wyścigu. Super gra. Naprawdę polecamy gorąco. Gra, która myślę trafi do zaawansowanych graczy, jak i średnio zaawansowanych, bo ma różne tryby, ma łatwiejszy tryb i ma trudniejszy i tutaj dużą zaletą jest ilość graczy, bo w podstawowej wersji tak myślimy, do 6 osób. Tak, myślimy, że będzie się wydawca szykował na dodatek, bo jest miejsce jeszcze w pudełku na dwa kolejne pionki, ale do 6 osób, tak koło godziny rozgrywka, bardzo przyjemny tytuł, jeżeli szukacie czegoś innego, to Turbo na pewno Wam się gra sprawdzi. Wyścigowa ekstra. Dziękujemy serdecznie za możliwość pokazania naszych propozycji, trzech propozycji na prezent i jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Bawcie się, grajcie, spędzajcie wspólnie czas. Cześć! Cześć, ja jestem Dominik z kanału Zbyt Wiele Gier. Zostałem poproszony, aby polecić Wam kilka tegorocznych planszówek, które moglibyście kupić i podarować je Waszym bliskim w tym nadchodzącym mikołajkowo-świątecznym czasie. Pierwszy tytuł, który Wam dzisiaj polecę, to Listy z Zaświatów wydane przez Portal Games. Jest to gra, która okazała się być moim odkryciem na planszówkowe imprezy. Jeśli lubicie tajniaków albo dekrypto, to prawdopodobnie spodoba Wam się również ta gra. Potrzebujecie do niej co najmniej 4 graczy, ale górnego limitu nie ma.
dzielicie się na dwie drużyny, wyłaniacie po jednym podpowiadaczu i rywalizujecie o to, kto pierwszy odgadnie tajne słowo. Niby nic szczególnego, a jednak ciekawa mechanika podpowiadania po literce jest czymś, co sprawia, że ta gra jest unikatowa i chce się do niej wracać. Dodatkowo została ona solidnie wydana, jest ona przyjemna dla oka, dlatego spokojnie sprawdzi się jako prezent. Kolejna gra to rodzinny przygodowy tytuł, który sprawdza się głównie do grania z dzieciakami i chodzi mi tutaj o Karak 2 od Albi. Jest to fabularna kontynuacja pierwszej części Karaka, jednak mechanicznie jest ona niezależna i dużo bardziej wciągająca od poprzedniczki. Wcielacie się w bohaterów, odkrywacie krainy, rekrutujecie wojsko, walczycie z potworami i ścigacie się o zdobycie jak najcenniejszych skarbów. Jest to dobrze wykonana i dająca satysfakcję z rozgrywki planszówka, która świetnie sprawdzi się na rodzinnym stole. Kolejny tytuł to relaksacyjna gra karciana wydana przez Lucky Duck Games i będą to doniczki. Jest to taka układanka, w której musimy zadbać o dobre dopasowanie kwiatów do pomieszczeń, w których je umieścimy. Nie jest ciężka, a daje możliwości pogłówkowania i zbudowania sobie mikrosilniczków do zdobywania punktów. Myślę, że śmiało możecie obdarować nią osoby, które nie bardzo zaangażowane są w planszówki, ale za to są kwiaciarami i uwielbiają hodować różne roślinki. Na pewno im się spodoba. Przyznam, że ostatni tytuł, który Wam polecę, to troszeczkę przewał, ponieważ nie został on wydany w tym roku, tylko kilka lat wcześniej. Jednak na swoje usprawiedliwienie powiem, że dopiero kilka tygodni temu do Polski został sprowadzony nakład tej gry i można ją dostać już teraz w sklepach. I jest to Hughes and Q's. Jest to kolejny nieoczywisty tytuł polegający na zgadywaniu kolorków. Rozgrywka polega na tym, że jedna osoba dociąga w tajemnicy kartę i podaje wskazówkę dotyczącą znajdującego się na niej koloru. Na przykład mówi niebo. Pozostali gracze próbują określić, o jaki dokładnie kolor chodziło, poprzez postawienie swojego pionka na dużej planszy z bogatą paletą kolorów. Po kilku takich rundach sprawdzamy, kto ma najwięcej punktów, czyli kto najcelniej zgadywał właściwe kolory. Niby banalne, a okazuje się genialną zabawą na spotkania z większą grupą znajomych. Na koniec pozostaje mi tylko życzyć Wam wszystkiego dobrego, wiele grania i samych pozytywnych doświadczeń planszówkowych. Do zobaczenia przy stole. Cześć! No dobrze, i teraz przyszła pora na mnie. Ale zanim przejdę do gier, które chciałbym Wam polecić na święta, to chciałbym Wam powiedzieć o prezencie, jaki przygotowałem dla Was ja i sklep playmaty.pl, a mianowicie kod na -10% na zakupy w sklepie. Tutaj się na dole ten kod w tym momencie wyświetla. O czym musicie pamiętać? O tym, że jest on ważny tylko do końca grudnia i nie łączy się z innymi promocjami. Więc serdecznie Was zachęcam do zakupów w sklepie Playmaty. Na pewno znajdziecie tam coś dla siebie. A teraz wracamy do gier. Na początek coś dla dwóch osób. Gra, o której wspominałem niedawno na moim Instagramie, mówiąc o grach do 50 zł na święta. I jest to jedna z pierwszych gier tegorocznych, jakie zakupiłem i nie żałuję. A mianowicie jest to Nanga Barbat, czyli najbardziej zimowa gra z tych, które mam. Gra dwuosobowa i chociaż jest bardzo słodka w swojej oprawie, to potrafi być delikatnie złośliwa. Zamieniamy się tutaj nie w spinaczy górskich, tylko w pomocników, w lokalną społeczność, która pomaga w wyprawie na szczyt. Są tutaj piękne meple zwierzątek, które mają swoje umiejętności, zdolności, jakie te zwierzątka pozwalają nam wykorzystywać pewne zdolności, które pozwolą nam szybciej wygrać grę. No i jest to też szybka rozgrywka, mechanicznie łatwa, a co istotne, po jednej partii chce się kolejną. Także pierwsza moja polecajka, Nanga Parbat od Fox Games. Kolejna polecajka ode mnie to coś, chociaż może trochę wyolbrzymiam, dla fanów Azula, Patchworka i innych gier, gdzie coś się układa. A mianowicie Printing Press od Granny. Gra, która, chociaż pewnie oprawą graficzną przypomina Wam grę Gutenberg, jest niezależną grą samodzielną i tutaj zamieniamy się w drukarnię, które muszą wykonywać swoje zlecenia na punkty. Gra jest bardzo szybka, co też istotne, nie jest trudna mechanicznie, przyjemna do rodzinnego grania. I co też jest bardzo fajne, to to, że pozwala tak
przyjemnie główkować. Więc jeżeli są tutaj jacyś fani takiego główkowania, ale bez mużdżenia, to Pinding PS może być czymś dla Was. I tak jak mówię, bardzo przyjemne wykonanie. No takie rodzinne. Także polecajka numer 2, Pinding PS od Granny. No i na sam koniec jedna z moich ulubionych gier wydanych w tym roku w Polsce. I chyba najbardziej świąteczna. Ja wiem, troszkę to będzie naciągane, co teraz powiem, ale wiecie, święto Bożego Narodzenia to często w mieszkaniach i w domach jest choinka. Bardzo często jest to drzewko naturalne, świeże i dodatkowo ścięte, więc w tej grze zamieniamy się w stolarzy. Naciągane? Może trochę, ale jakiś tam świąteczny aspekt, jak będzie chciało się znaleźć, to się znajdzie. A mianowicie mowa o grze Woodcraft od Portalu. Gra, która jest naprawdę dobra, mechanicznie mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła, a czego bardzo żałuję, jest to tej grze teraz wyjątkowo cicho. I szkoda, ponieważ jest to gra dla fanów Erosucharów. Jest tutaj sporo punktów do zdobycia. I co też fajne, jest to dla graczy zarówno średnio zaawansowanych, takich, którzy już w parę tytułów zagrali, ale nie uważają siebie za graczy zaawansowanych, którzy grają niemal codziennie, ale też dużo przyjemnej rozgrywki będzie dla graczy właśnie tych zaawansowanych, o których wspominałem wcześniej. Jest tutaj bardzo przyjemny mechanizm koła akcji, gdzie w zależności od tego, mamy 7 kafelków akcji i w zależności od tego, na jakiej ćwiartce się znajdują, mogą dawać nam dodatkowe bonusy. Bardzo przyjemny mechanizm. No i to też co też jest istotne, to cała gra opiera się na kosteczkach. Te kosteczki symbolizują nasze drewno i to drewno możemy ścinać, sklejać, hodować i tak dalej. Bardzo przyjemna gra. Gdy tylko do nas trafiła, to graliśmy rozgrywkę po rozgrywce cały czas, bo ona po prostu wciąga. I wiem, oprawa wizualna jest... No, sami ocencie. Na Instagramie są zdjęcia ode mnie. Zresztą może parę przybitek tutaj w tym momencie pokażę. Mimo tej oprawy wizualnej uważam, że tą grę naprawdę warto rozważyć. Jeżeli ktoś jest fanem Erosucharów, w ogóle gier Ero i chciałby właśnie mieć coś do trochę dłuższej rozgrywki, ale też bez przesady i lubi gry, gdzie można policzyć troszeczkę punktów, to Woodcraft jest naprawdę ciekawą i wartą rozważenia propozycją. I to jest tyle ode mnie, jeżeli chodzi o propozycję gier na tegoroczne święta. W tym momencie chciałbym podziękować wszystkim twórcom, których wcześniej mogliście zobaczyć w tym filmie, za udział i życzyć Wam zdrowych, wesołych świąt i przede wszystkim takich świąt, w którym znajdziecie czas dla bliskich. Ja wiem, że pewnie większość z Was chciałaby przy planszówce, ale to nie jest konieczność. Najważniejsze, że w te święta może na chwilę zwolnimy i spędzimy ten czas z najbliższymi, bo od tego są też święta. To, co jeszcze jest istotne, to widzimy się już za tydzień na kolejnej polecajce, gier dla, a nie tylko gier, też gadżetów i innych rzeczy dla RPGowców. Więc zachęcam Was do śledzenia kanału, subskrybowania, lajkowania, komentowania i dajcie znać w komentarzach, jakie Wy gry wydane w tym roku polecacie na święta. Może zrobimy w komentarzach taką fajną polecajkę gier, których się nie znalazły w filmie, a które warto polecić na tegoroczne święta. A no i nie mogło obyć się bez konkursu. No bo wiadomo, jak święta, to i konkurs, i Święty Mikołaj, jak jesteście grzeczni, to jakieś prezenty. A u nas to wyjątkowo, bo są urodziny. Są pierwsze tak jakby urodziny tam, bo nie tu. Tak jakby, bo zaczęliśmy stawiać posty wcześniej niż rok temu, ale zaczęliśmy działać i zaczęliśmy stawiać te posty regularnie właśnie w ubiegłym roku. Dlatego przygotowaliśmy dla Was konkurs. Pełne szczegóły konkursu znajdziecie na moim Instagramie. Tam też wszystkich odsyłam, żeby sprawdzić, jak wziąć udział. A ja tymczasem powiem, co jest do wygrania. A do wygrania są 3 prześwietne zestawy nagród. Dobra, zanim jednak o nagrodach, to zaczniemy od sponsorów. Bo chciałem tutaj wymienić wszystkich, którzy wsparli ten konkurs, a jest ich naprawdę sporo. Na samym początku wydawnictwo Muduko, wydawnictwo Portal, wydawnictwo Hexy Studio, Lance Macabre Publishing,
twórców Folwarku Wyborczego i Playmaty.pl. Serdecznie im dziękuję za wsparcie tego konkursu, to wiele dla mnie znaczy, a teraz zaczynamy o nagrodach. Zestaw pierwszy. W zestawie pierwszym znajdziecie grę Rudy od wydawnictwa Muduko, grę Folwark Wyborczy od samych twórców, grę Bazylika od wydawnictwa Portal, a ode mnie Miasto Gły, zestaw startowy. Dodatkowo do tej nagrody Playmaty.pl dorzucają voucher na 50 zł. No i jeszcze może tam coś się w środku znajdzie. Ale to się już przekonacie, jak wygracie zestaw numer 1. No dobra, przyszedł czas na zestaw numer 2. A w zestawie numer 2 znajdziemy ponownie Folwark Wyborczy od samych twórców. Ode mnie The Shadow Planet od wydawnictwa Galacta. Ode mnie starter Twilight Imperium na mechanice Genesis. Od wydawnictwa Portal artbook do Neroshimy Hex. Stoi. A dodatkowo voucher od Playmat i od Last Macabre Publishing, jeszcze nie mam w formie fizycznej, niedługo do mnie pewnie dojdzie, ekran mistrza gry do Smoczych Jestów. A zresztą mogę wam pokazać, sam taki mam. Taki cudowny ekran mistrza gry. No i przyszła pora na ostatni zestaw nagród. A w nim znajdziemy Folwark Wyborczy od twórców, dwie gry Touch It od wydawnictwa Muduko. Tutaj mamy Polskę i popkulturę. Dodatkowo ode mnie starter do gry Torgal. A od wydawnictwa Hexy Studio Łowcy Kryształów. Dodatkowo, tak jak przy poprzednich dwóch zestawach, voucher od Playmat na 50 zł. No i coś tam może jeszcze w środku znajdziecie. Także serdecznie zapraszam was do wzięcia udziału w konkursie. Wszystkie szczegóły znajdziecie na moim Instagramie. A tymczasem żegnam się. Kłaniam się tam, bo nie tu. Wiecie, drzewo choinki. Takie są. A więc polecam państwu Woodcraft. To się popłakało. Patrzcie.